Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja jestem Hubson i dzisiaj poznamy sobie historię Niko Bellica, czyli będzie to kolejna bardzo specyficzna postać, która dość mocno wyróżnia się spośród innych. Zaznaczę jeszcze przed rozpoczęciem, że dla ułatwienia będę sobie zangielszczał nazwisko Nikolaja, ponieważ jest mi tak po prostu wygodniej i liczę, że nie będziecie mieli mi tego za złe. W pierwszym swoim zdaniu powiedziałem, że główny protagonista czwartej odsłony serii Grand Theft Auto jest postacią bardzo specyficzną. Uważa się tak, ponieważ Niko ze względu na działania wojenne w rejonie, z którego się wywodzi, ma bardzo złe wspomnienia. Targają nim bardzo złe uczucia i chce, aby sprawiedliwości stała się zadość. Między innymi właśnie dlatego wyrusza do Liberty City, ale o tym w dalszej części odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się was co nieco tym krótkim wstępem wprowadzić w klimat dzisiejszego filmu i możemy spokojnie przejść do samego początku całej historii Niko Bellica. Zaczynając od samego początku historii tej postaci, Niko Bellic urodził się w roku 1978 w Jugosławii, co jest dość istotne, ponieważ często występują małe nieścisłości, z jakiego dokładnie kraju pochodzi ten bohater. Bowiem Jugosławia przed swoim rozpadem, który nastąpił w roku 1991, scalała kilka krajów będących w dzisiejszych czasach osobnymi państwami. W skład tych państw wchodziła m.in. Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia czy też Serbia, która jest bardzo często uznawana za miejsce urodzenia oraz pochodzenia Niko Bellica. Przypuszcza się, że ojciec Niko był alkoholikiem, natomiast matka była uważana za zwykłą, przeciętną kobietę, która bardzo kochała swojego syna oraz strasznie przejmowała się o jego losy oraz o warunki, w jakich mały Niko musiał się wychowywać. Do rodziny Niko Bellica możemy również dołączyć bardzo dobrze nam znanego kuzyna Romana, przy którym również możemy nadmienić o bardzo ciekawym fakcie. Bowiem twórcy początkowo mieli również powiększyć rodzinę Bellików o potomstwo Romana, stąd też w wielu źródłach możemy przeczytać, że Niko miał mieć siostrzeńca, jednakże w końcowym rozrachunku wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Oprócz ojca oraz matki, Niko w rozmowie z Pekim napomina, że nie był jedynakiem i posiadał brata, który niestety zginął podczas krwawej wojny. Tak więc podsumowując, warto zaznaczyć, że wojna zostawiła trwałe blizny na psychice tej postaci. Przechodząc do młodości Niko Bellica, ten jako dziecko marzył, aby zostać astronautą. Co prawda już od samego początku jego marzeń perspektywy na ich dalszą realizację były kiepskie, ponieważ Niko wspomina, że dom, w którym dorastał, był pozbawiony elektryczności do 12 roku jego życia. Zaraz po tym, jak Roman opuścił swoją ojczyznę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, Niko znalazł matkę Romana zgwałconą oraz zamordowaną. Wiedząc o tym, że Romek nie przeżyłby, gdyby wiedział, co dokładnie stało się z jego matką, postanowił zataić prawdę i powiedzieć mu, że kobieta zginęła w pożarze domu. Niko przez toczące się wojny dorastał w bardzo ciężkich warunkach. Sam już jako nastolatek był żołnierzem i od tak młodego wieku nieustannie jego oczom ukazywały się straszne obrazy, które z pewnością mocno wpłynęły na jego psychikę oraz osobowość. Dla ścisłości, Niko należał do wojska i brał nieustannie udział w wojnie w latach 91-95, czyli od 13 do 17 roku swojego życia. Po 4 latach służby Niko został zdradzony przez jednego z członków swojego oddziału. Co do roku wspomnianej zdrady, istnieje tu pewna nieścisłość, bowiem w rozmowie Nikolaja z Bernim, ten drugi wspomina w swojej wypowiedzi o 12-13 latach wstecz, biorąc pod uwagę wydarzenia z GTA 4, które rzekomo miały miejsce w roku 2008, daje nam to właśnie coś około 95 roku. Choć sam Niko wspomina o 10 latach wstecz, co daje nam rok 1998. Niko również od samego początku wydarzeń fabularnych nie miał problemów ze sterowaniem śmigłowcem, a wynikało to z tego, że miał okazję nauczyć się pilotażu właśnie podczas działań zbrojnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, podczas wojny Niko był świadkiem bardzo okrutnych scen, co spowodowało, że sam popełnił liczne okrucieństwa, które doprowadziły go do jego cynicznej perspektywy życia, pewnego stopnia żalu, depresji i emocjonalnego odseparowania. Pewnego dnia jednostka Niko, w której skład wchodziło bodajże 15 mężczyzn, gdzie większość z nich pochodziła z rodzinnego miasta, została otoczona przez siły wroga, ale Darko Brewik, Florian Krawik i Niko mimo tego przeżyli. Niko doszedł do wniosku, że on rzecz jasna nie był zdrajcą, więc grupę musiał wystawić albo Florian, albo Darko. Niko, chcąc zostawić swoje dawne życie daleko za sobą i zamknąć ten rozdział w książce swojego życia, obiecał sobie, że odkryje winowajcę i ukaże go za to, co zrobił. Niko Bellic miał dość duże problemy ze znalezieniem stałej pracy po wojnie.
Tak jak nadmieniłem wcześniej, kuzyn naszego bohatera Roman wyjechał do Ameryki w celu rozpoczęcia normalnego życia. Nico tymczasem postanowił zostać i spróbować odnaleźć się w swoim własnym kraju, co okazało się być piekielnie ciężkie. Nico rozpoczął działalność przestępczą i w rezultacie trafił do więzienia. Po zwolnieniu z więzienia poznał oraz rozpoczął pracę dla Raya Bulgarina, który zajmował się wówczas handlem ludźmi. W trakcie szmuglowania ludzi przez Morze Adriatyckie statek Nico utonął, lecz udało mu się szczęśliwie dopłynąć do brzegu. Wspomina on o tym zresztą w misji, w której po raz pierwszy poznajemy postać Raya Bulgarina. Ray wierzył, że Nico celowo zabrał statek i ukradł mu pieniądze. Bulgarin miał wówczas bardzo wpływowe kontakty, był osobą znaną w przestępczym świecie i najzwyczajniej mówiąc znaczył wiele. Nico w obawach przed Bulgarinem postanowił się ukryć i w tym celu wstąpił do marynarki wojennej. Nasz bohater miał dosyć takiego życia i skusił się na ofertę swojego kuzyna, czyli na przyjazd do Ameryki, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wiedział, iż jeden z potencjalnych zdrajców znajduje się właśnie w Liberty City. Po wielu miesiącach spędzonych na oceanie na bardzo dobrze nam znanym statku o nazwie Platypus, Nico dopłynął do brzegu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Od tego momentu historię Nico Bellica poznaliśmy już w grze GTA 4, którą m.in. wraz z wami przechodzę w tym momencie u siebie na kanale. Podsumowując, Nico jest postacią z bardzo silnie zakorzenioną wartością rodziny, co na pewno w dużym stopniu wynika z zasadzki, w której zginęli jego wszyscy przyjaciele. Nico, mimo że w dzieciństwie został wystawiony na okrutne życie, w którym musiał sobie jakoś dawać radę, popełniając przy tym również bardzo złe rzeczy, ma w sobie wielkie poczucie winy. Jako ciekawostkę na koniec odcinka dodam, że dość mocno zdziwiłem się, ile tak naprawdę Nico przez całą fabułę w GTA 4 miał ksywek nadanych przez różne postacie w grze. Bowiem Little Jacob wołał do Nico Mr. Mansion, czyli Pan Wspomnienie, Bernie Crane, znany nam również jako Florian, zwracał się do Nico Nix, przykładowo jeden z irlandzkich braci Francis nazywał Nico Jimmy, natomiast Brucey wraz z Romanem wołali do Nico NB. Również Playboy znalazł ksywkę dla Nico i zwracał się do niego Money. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mała prośba do was, że jeżeli miło spędziliście czas i odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić filmu. Bardzo wam dziękuję za spędzony wspólnie czas i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki, na których liczę, że widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!